No jak jedziesz? No. No, jeszcze trochę i byś mnie w tą rabatkę tutaj wiózł. A to jest nasza aleja zasłużonych tutaj. No, idę sobie, patrzę, aleją zasłużonych. Jak ty mnie tak będziesz woził, to ja ci prawo jazdy zabiorę. No, najpierw trzeba mi go dać, a potem brać, mać. Korzystając z okazji... Nie jestem dla pacjenta żadna okazja. Cicho, teraz ja mówię. Korzystając z okazji, że jesteśmy sami, chciałem się zapytać, kiedy stąd wyjdę. Nieprędko. A dlaczego? Najpierw musimy sprawdzić waszą kartotekę, czy nie jesteście obciążeni jakąś dziedziczną chorobą. Pradziad był podobno zesłany na leczenie klimatyczne. Był. Ojciec też się leczył. A to było dawno, za Niemca. Ja się nie pytam, za kogo ojciec się leczył. Choroba jest choroba i może się wrócić. Ordynator uważa, że należy was poddać powtórnej operacji. A jakiej znowu operacji? Wycięcia kowadełka z ucha środkowego zostanie sam młot. A na cholerę? Nie na cholerę, tylko na słuch to jest operacja. To przecież ja słyszę. Co mówicie? No mówię, że słyszę. Co mówicie? Słyszę! To co się tak grzecie, jak słyszycie? Ordynator uważa, że jesteście głusi na nasze argumenty, robicie po swojemu na stół. A wy se tu jaja robicie! Na twardo, na miękko, ciągle se jaja robicie! No i cieszcie, że są! Póki co jest lepiej, ale i tak już niedługo będą tylko na przedpłaty dla młodych małżeństw.